Bez Żurawskiego za to z byłymi zawodnikami Limanowi Poroniec Poronin pokonał Płomień Limanowa 1-0 w półfinale Pucharu Polski na szczeblu województwa małopolskiego. Mecz ten oglądało ponad 100 kibiców, którzy dzielnie dopingowali skazanego z góry na porażkę w tej konfrontacji, występującego na co dzień w limanowskiej A-klasie Płomienia. Różnicy jednak na boisku pomiędzy rywalami widać nie było. Gospodarze w tym pojedynku tanio skóry nie sprzedali. Mogli nawet mecz ten wygrać, ale zabrakło skuteczności, opanowania i chyba przede wszystkim zimnej krwi. Trzecioligowcy bramkę strzelili dopiero w 82 minucie, kiedy to na listę strzelców wpisał się Paweł Kępa, który po dośrodkowaniu Rafała Godziny skierował piłkę głową do pustej bramki. Jak się okazało, był to jedyny gol, który padł w tym spotkaniu. Płomień mógł jeszcze wyrównać, kiedy to w doliczonym czasie gry po indywidualnej akcji Bukowca nieczystym uderzeniem popisał się Łądka. Nie było łatwo. Drużyna dużo niżej notowana dzisiaj postawiła wam twarde warunki. No, na początku wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, wiadomo, Puchar Polski, ale tak wcześniej obserwowałem tą drużynę tutaj, także wiem, że to jest zespół, który gra w piłkę i dzisiaj pokazał. No, gdybym myślę, że nie nasz bramkarz, no to mogliśmy tutaj polec. Chcieliśmy się przełamać, bo wiadomo, nie idzie nam w lidze, seria porażek. Traktowaliśmy to jako jednostka treningowa w dzisiejszym meczu, a jednak udało się i wygraliśmy ten mecz. Panie Piotrze, niewiele brakowało do tego, abyście tutaj pokusili się o rzuty karne. Ostatnia akcja, no aż dziwne, że to nie wpadło. Powiem szczerze, że już gdzieś około 10 minut przed końcem meczu już trochę myślałem o karnych. Nie wiem, czy to mój błąd, czy nie, bo niektórzy chłopcy już naprawdę dali z siebie tyle, że prosili się o zmianę, ale zostawiałem ich ze względu na to, że nieźle potrafią strzelać karne. No niestety jedyny błąd w meczu zadecydował o tym, że niestety Poroniec dzisiaj, na dzień dzisiejszy będzie grał w finale sądeckim. Tak więc niespodzianki nie było. Poroniec Poronin pokonał Płomień Limanowa 1-0 w Pucharze Polski. Józef Budacz, TV28.